Witam wszystkich. Chciałem Wam opowiedzieć o moim Volvo C30, mimo tego, że teraz znajdujemy się w BMW. Udało mi się już Volvo sprzedać. Także 3 lata temu udało mi się kupić Volvo C30 z rocznika 2007 z silnikiem 2.0D. Silnik 136-konny, znany również z samochodów Forda, z Peugeota, z Citroena. Był chyba w jakimś Fiacie, w jakiejś Lancii. Każdy warsztat właściwie już ten silnik widział w innym samochodzie. Nie ma tego lęku, jadąc za granicę, że coś się zepsuje i trzeba będzie szukać eksperta od skandynawskich samochodów. Silnik nie był jedyną wspólną częścią z innymi samochodami, bo zawieszenie, hamulce też występowały identyczne w Fordzie Focusie 2, co bardzo, bardzo ułatwiało serwisowanie tego samochodu. Tak samo filtry powietrza, filtr oleju, filtr paliwa. Co do parametrów tego silnika, to nie będę Wam opowiadał wszystkiego, co możecie sobie wyczytać na Wikipedii czy zobaczyć na innych stronach. Najbardziej istotne dla mnie było to, nawet nie jak dużo palił ten silnik, bo palił jakieś 6,5 litra przy jeździe, w której niespecjalnie się staramy o spalanie. Bardziej interesował mnie zasięg na baku, bo wygoda jednak tego, jak daleko można zajechać, nie wysiadając z samochodu, jest dla mnie dość istotna. W tym samochodzie można było zrobić śmiało 700-800 km na jednym tankowaniu, więc ze Śląska można było zajechać nad morze albo pojechać do Warszawy i z powrotem, nie martwiąc się o to, że trzeba będzie gdzieś tankować. Udało mi się znaleźć wersję, która miała to, czego szukałem, a najbardziej zależało mi na systemie audio high performance lub wyższym. Oczywiście wyższego nie udało mi się znaleźć, ale ten środkowy system audio jest wystarczający. Tak naprawdę gra dużo lepiej niż większość systemów, jakie miałem okazję słuchać w innych samochodach, między innymi w tej BMC jest dużo gorszy system audio niż Volvo C30. Volvo jest dość problematyczne, jeżeli chodzi o doposażanie pojazdu. O ile w grupie Volkswagena wystarczy podmienić kilka modułów, podpiąć się chińskim kabelkiem i zmienić kilka zer na jedynki albo na odwrót, to w Volvo sytuacja już nie jest tak kolorowa. Po pierwsze, interfejs diagnostyczny praktycznie nie istnieje dla przeciętnego człowieka. Korzystają z niego serwisy. Większość rzeczy tym interfejsem da się zrobić łącząc się z centralą w Szwecji, więc to też nie jest kwestia tego, że wystarczy zdobyć sprzęt. Trzeba mieć też wykupiony abonament, ale pomijam tę kwestię, bo nie to było najważniejsze w tym samochodzie. Oprócz systemu audio, na którym mi zależało w tym samochodzie, miałem też tempomat, multifunkcyjną kierownicę, automatyczne wycieraczki i parę innych drobnych rzeczy, ale o wyposażeniu samochodu można czytać na stronie producenta albo przeglądać katalogi z salonu, a mi bardziej zależy na tym, żeby pokazać Wam rzeczy, których raczej nie wyczytacie i to są rzeczy, o których się człowiek przekonuje dopiero, gdy do samochodu wsiądzie i przejedzie się kilkaset kilometrów. Tak jak już wspomniałem, ciężko jest z doposażeniem tego samochodu, jednak udało mi się dołożyć do niego Bluetooth. Nie był to Bluetooth fabryczny, czyli nie mogłem obsługiwać przycisków na kierownicy, dołączenia się z telefonem, odbierania połączeń i tak dalej, ale udało mi się aktywować jeden z niedziałających przycisków, z pustych przycisków, który był pod suficie, podpiąć do niego dodatkowy moduł Bluetooth. Sam moduł Bluetooth podpiąć do złącza AUX, które znajdowało się za tak zwanym wodospadem w tym samochodzie, czyli za konsolą centralną. I dzięki temu miałem wszystko schowane, nie wisiały żadne kabelki, żadne wyświetlacze, żadne dodatkowe przyciski. Mogłem się łączyć telefonem z samochodem bezprzewodowo i dodatkowo sobie puszczać muzykę z telefonu, czy też dźwięk z nawigacji przez system audio w samochodzie. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką musiałem zrobić w tym samochodzie, to wymiana aluminiowego wykończenia wnętrza, ponieważ było wykonane z prawdziwego aluminium, a prawdziwe aluminium miało wgniecenia i rysy. W każdym razie udało mi się znaleźć plastikowe elementy wnętrza, okleić je folią ozdobną, żeby to wyglądało troszkę lepiej niż chudy plastik. Całość to nadała wnętrzu troszkę ciemniejszy odcień, ale nie wyglądała gorzej niż seryjne aluminium montowane w tym samochodzie. Z aluminium był jeszcze jeden problem. Wodospad, z racji tego, że jest wygięty, w godzinach porannych, jeżeli słońce padało nam z prawej strony, potrafił oślepić odbłyskiem słonecznym. No skoro Volvo, no to wiadomo, że bezpieczeństwo. Było to widać szczególnie po drzwiach. Drzwi były wielkie, grube, ciężkie.
ale po kilku przejażdżkach tym samochodem, po wsiadaniu, wysiadaniu, po przyzwyczajeniu się do tego, jak te drzwi wyglądają, w każdym innym samochodzie człowiek czuł się jak w kartonowym pudle i bał się rozpędzać. Ten samochód sprawiał takie wrażenie bezpieczeństwa, jakiego żaden inny do tej pory na mnie nie wywarł. Drzwi, mimo że grube i ciężkie, to były perfekcyjnie wyważone i wystarczyło je delikatnie pociągnąć do siebie, aby zamknęły się bez najmniejszego problemu. Oznaki tego, że w tym samochodzie bardzo dużą wagę położono na bezpieczeństwo, można było znaleźć jeszcze w paru miejscach. Na przykład zagłówki nie były regulowane, były w jedynej słusznej pozycji, aby chronić przed urazami kręgosłupa, szczególnie przy uderzeniu w tył samochodu, czyli jak załóżmy dohamowujemy do korka i ktoś wjeżdża u nas w tył, żeby tutaj uchronić przed tym urazem kręgosłupa. Zagłówek był wyprofilowany, nie było żadnej możliwości regulacji. Przyznam, że był to najwygodniejszy zagłówek, z jakim miałem do czynienia. Jeżeli ktoś miał okazję rozebrać wnętrze, to można było znaleźć kilka rozpórek, na przykład pod tylną kanapą, albo tutaj w tunelu środkowym była specjalna konstrukcja, która miała za zadanie przenosić siłę uderzenia bocznego na dalsze strefy, aby tutaj nie zgniatać tego fotela. Tak samo w fotelach były wstawione wzmocnienia, które miały również za zadanie przesuwanie tej siły uderzenia. I ten najbardziej oczywisty aspekt bezpieczeństwa w tym samochodzie to przypomnienie o niezapiętych pasach, które działa dla wszystkich czterech foteli. Dwa fotele z przodu oczywiście mają maty w siedziskach do wykrywania pasażera, tylne nie mają, jednak tylne alarmy uruchamiają się, kiedy ktoś z tyłu zapnie pas i odepnie go podczas jazdy. Przypomnienie o niezapiętych pasach jest dość głośne. Między 20 a 40 na godzinę przypomina nam z podwójną częstotliwością, a powyżej 40 na godzinę jest tak głośne, że tak naprawdę tym samochodem wtedy nie da się podróżować. Samochód zmusza do zapinania pasów i nie ma tutaj żadnego kompromisu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Z tyłu w Volvo C30 było naprawdę dużo miejsca. Tutaj w BMW serii 1, mimo że jest to samochód pięciodrzwiowy, miejsca jest dużo mniej. Volvo z tyłu można było podróżować naprawdę komfortowo w 4 osoby. Volvo z tyłu dwa fotele, bardzo głębokie, bardzo wygodne. Czuje się z nimi człowiek dość bezpiecznie. Rzadko podróżowałem z tyłu w własnym samochodzie, ale gdy już trzeba było, to nie miałem z tym najmniejszych problemów. Kolejną różnicą, jaką zauważyłem między tymi dwoma samochodami, jest to, że w Volvo schowek przed pasażerem był naprawdę głęboki. Tutaj w schowku tak naprawdę mieści się podręcznik użytkownika, instrukcja obsługi, a w Volvo mieściły się dwie 1,5-litrowe butelki z napojem. Dlatego w samochodzie była cała masa innych schowków, na przykład za wodospadem. Z tyłu były po dwa schowki z każdej strony. Oczywiście za fotelami były kieszenie z siatki. Do tego w przednich fotelach były tutaj takie kieszenie, bardzo głębokie, na trzymanie tam telefonu czy nawet tableta w czasie jazdy. No, istotną rzeczą w tym małym babskim samochodzie był też bagażnik, który miał dość wysoko położoną podłogę, a to dlatego, że pod podłogą było miejsce na dojazdówkę lub po prostu dodatkowa przestrzeń bagażowa, jeżeli ktoś tak jak ja miał zestaw naprawczy zamiast koła dojazdowego. Jeżeli chodzi o pakowność tego samochodu, to w sumie nigdy nie miałem z tym problemów. W zimie mieściła się deska snowboardowa. Jak trzeba było jechać na lotnisko, to dwie osoby bez problemu mogły zmieścić swoje bagaże w bagażniku bez składania tylnych foteli, które oczywiście dało się złożyć, na przykład przy przewożeniu opon zimowych na wymianę. Kolejnym zaskoczeniem jest zasięg pilota, który działał z 500 metrów w tym samochodzie. Można było z pół kilometra upewnić się, że samochód jest zamknięty, albo włączyć światła pozycyjne, co przypuszczam było bardzo przydatne w Skandynawii, gdzie co drugi samochód to Volvo i chcieliśmy w jakiś sposób upewnić się, że podchodzimy do naszego samochodu, a nie do samochodu sąsiada, na przykład zanim go odśnieżymy, jeżeli nie pamiętamy numeru rejestracyjnego. Wymiana przednich żarówek w tym samochodzie to też bajka, bo wystarczyło wyciągnąć aluminiowego śledzia spod maski i cały reflektor wychodził, zostawał nam w ręce, można było usiąść sobie w cieple w domu czy wewnątrz samochodu, wymienić na spokojnie żarówkę w dobrej widoczności, bez marznących rąk, wsadzić później z powrotem lampę, podpiąć ją, wsadzić śledzia i tak naprawdę wymiana załatwiona. Jeżeli chodzi o wady tego samochodu, to było kilka drobnych wad. Pierwszą był przecierający się boczek fotela kierowcy od wsiadania wysiadania, to po lifcie zostało poprawione, bo tapicerka wtedy już wyglądała troszkę inaczej. Druga sprawa to również przedliftowe pokrętła na konsoli centralnej,
które się po prostu łuszczyły i ten plastik schodził. Można było przełożyć pokrętło lub cały moduł z modelu poliftowego i tak naprawdę problem znikał. Dziwną rzeczą był włącznik świateł przeciwmgielnych w tym samochodzie, ponieważ oba przyciski znajdowały się po lewej stronie kierownicy, ale tylko jedno ze świateł miało kontrolkę na zestawie wskaźników. Samochód sprzedałem po prawie 3 latach użytkowania, nie żałuję tego zakupu i będę na pewno tęsknił za tym samochodem. Nie było to małe auto, bo miało ten sam rozstaw osi co Volvo V50, było kilkanaście centymetrów krótsze tylko, prowadziło się niesamowicie, BMW serii 1 jest dużo większe na przykład i już po rondach nie jeździ się tak samo, chociaż trzeba się przyzwyczaić do tylnego napędu, bo daje to tutaj troszkę inny rodzaj radości niż w tamtym samochodzie to trzymanie. Przez 3 lata samochód nie sprawiał praktycznie żadnych problemów, poza naprawami eksploatacyjnymi. Zrobiłem parę rzeczy profilaktycznie, żeby nakręcić o tym filmy i wrzucić na mój kanał na YouTube, więc jeżeli lubicie sami grzebać w samochodzie, to zapraszam Was na mój kanał. Zachar na pewno wrzucił link w opisie, więc możecie go tam znaleźć. Poza tym dziękuję bardzo Zacharowi, że pozwolił mi pochwalić się moim byłym samochodem. Pozdrawiam Was wszystkich, na razie.